Jak wiecie, ból głowy jest dosyć powszechną dzisiaj rzeczą i niestety bardzo bagatelizowaną. Ludzie na co dzień często słyszę, że chodzą z bólem głowy, nie przeszkadza im to, a nawet jak przeszkadza, nawet jeżeli to jest problem, to całkowicie to bagatelizują o tyle, że no trudno, boli mnie głowa, to pochodzę, wezmę tabletkę i wszystko będzie ok. No niestety, tak nie powinno to wyglądać. Skoro boli nas głowa, to tak jak każdy inny rodzaj bólu, powinniśmy coś z tym zrobić. Ma to jakieś swoje podłoże, z czegoś wynika, sygnalizuje nam to coś i do czegoś będzie prowadziło, będzie ponosiło za sobą konsekwencje. I oczywiście nie chodzi tutaj teraz, żeby mówić i robić jakiś bardzo wielki wykład na temat tego, czy farmakologia i używanie leków jest skuteczną i właściwą drogą. Ja uważam, że im bardziej naturalnie będziemy funkcjonowali, im mniej bierzemy leków, tym lepiej, ponieważ kiedy już są one niezbędne, ostatnio jedynym środkiem do przeżycia i do zachowania jakiegoś zdrowia, to wtedy fajniej, żeby wchodząc do naszego organizmu zadziałały po prostu boom, jako wielki szok dla wszystkich bakterii, wszystkich układów i zadziałały tak, jak mają działać, a nie, że nasze ciało i wszystkie układy są przyzwyczajone do tych substancji chemicznych i tak naprawdę w ogóle prawie nie oddziałują, więc później w końcu, kiedy musimy z czegoś skorzystać, no to mamy z tym problem. Ale my tu gadu gadu, a oczywiście to o ból głowy się rozchodzi. Ja, że wychodzę troszkę z mojej choroby, to będę się dzisiaj posiłkował pyszną herbatką z dodatkiem mleka orzechowego i będę troszkę nawadniał moje gardło. Mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli to za złe. No dobrze, jakie mogą być przyczyny podstawowe bólu głowy? Są takie najbardziej, które ja myśląc o tym, i sprawdzając literaturę, rozmawiając z moimi znajomymi, również fizjoterapeutami, lekarzami, gdzieś tam innymi nauczycielami jogi, również joginami, te, które najczęściej padają i w ogóle numerem jeden zdecydowanie jest pośpiech i stres w życiu. Pośpiech i stres w naszych życiach niestety stał się również rzeczą, którą troszkę gloryfikujemy. Troszkę stała się ona wyznacznikiem tego, czy właściwie coś robimy, bo jeżeli się nie śpieszymy, jeżeli się nie stresujemy czymś, to znaczy, że to może nie jest tego warte, żeby to robić. Może robimy to niewłaściwie albo niewystarczająco nam zależy. No tak nie do końca powinno być, ponieważ jeżeli coś robimy z miłością, z sercem, to wcale nie musimy się śpieszyć z wykonaniem tego. Możemy to po prostu robić najlepiej, jak potrafimy, w czasie, który jest nam dany. Co z tego będzie? Bez oczekiwań, czyli piękna karma yoga. Wtedy jest ona też bez oczekiwań tego, co przyjdzie później, ponieważ zawsze przyjdzie to, co ma przyjść, to, co ma przyjść najlepszego. Okay? Więc według jogi stres i pośpiech nie są właściwym sposobem, nie są właściwymi nawet doradcami, ani właściwym czynnikiem do tego, żeby robić cokolwiek. Jeżeli musimy się śpieszyć i się stresujemy jeszcze, to są to dwa sygnały, według jogi, które powinny wskazać, czy na pewno dobrze to wykonujemy i czy to jest właściwa rzecz, którą powinniśmy robić. Do zastanowienia? Na pewno. Ale my przechodząc dalej do innych elementów dosyć takich aktywnych, które mogą powodować oczywiście również bóle głowy, jest to niewłaściwa dieta. I nie przez niewłaściwą dietę nie rozumiem tutaj, że teraz przejdźcie na weganizm, nie będzie Was bolała głowa w życiu. Może Was dopiero zacząć boleć. Ale chodzi o to, że bardzo często się przejadamy. Bardzo często jemy nieregularnie, szczególnie jeżeli mamy taki dosyć zestresowany tryb życia, biegło od 9 do 5, dzieci, szkoła, samochód, dom, praca, obowiązki, zakupy. Trzeba przyjechać, może jeszcze zdążę zrobić trening, coś tam, a trzeba było coś zjeść w sumie tu. Stres przekłada się na to, jak jemy, przekłada się na to, co jemy, czy jemy wartościowe rzeczy, czy jemy je przygotowane i wiemy, z jakich źródeł pochodzą, czy odpoczywamy w trakcie konsumowania posiłków, czy znowu
przesilamy nasz układ nerwowy, przesilamy nasz umysł, stresujemy się w trakcie jedzenia, co wpływa na to, że źle konsumując, źle trawimy, źle to wszystko się w nas układa, później źle trawiąc, znowu się źle czujemy i tylko nakręca to spiralę chorobowego stanu, jakim już jest, może być ból głowy, tak? Może to być sygnał chorobowego nawet stanu. Więc bóle głowy mogą być spowodowane niewłaściwą dietą. W niewłaściwej diecie również, przez niewłaściwą dietę również, rozumiem tutaj niewłaściwą ilość picia wody. I to często bywa w dwie strony, tak? Niewłaściwa ilość, ponieważ zapijamy wszystko, co tylko jemy. Raz, może to być naprawdę bardzo dużo ilość wody, którą pijemy w ciągu dnia, ale będzie albo to czysta woda, albo to będą kawy, albo to będą herbaty, albo to będą napoje gazowane, jakieś słodzone, wysoko cukrowe lub słodzone różnymi słodzikami. Przepraszam. I jest to tak naprawdę znowu taki błąd, w który sobie pozwalamy, przeważnie z niewiedzy albo z niezastanowienia, że duża ilość cukru, zbyt duża ilość kalorii w sokach, napojach i innych rzeczach, które czasami nie sprawdzamy, ile mają cukru, albo nie pomyślimy, ponieważ słodzimy przecież herbatę tylko łyżką miodu, który jest cukrem, jakby nie było, albo dwiema łyżkami syropu klonowego. Teoretycznie zdrowa rzecz, ale znowu bardzo słodka i tak jedna słodycz do drugiej słodyczy powoduje nadmiar tego cukru w naszej diecie, co może powodować chroniczne bóle głowy, zarówno w przypadku, kiedy ten cukier jest dostarczany, jak kiedy tylko jego obecność zaczyna powoli spadać i ciało sygnalizuje nam uzależnienie i mówi: dawaj tutaj znowu cukru, dawaj mi jeść, tak? Więc ta niewłaściwa dieta może przejawiać się w tym, że niestety z napojami dodajemy sobie za dużo cukru, za dużo substancji pobudzających. Przykładem może być oczywiście kawa, może być herbata, zielona herbata. Jej nadmiar też szkodzi, wychładza nerki, co może powodować również bóle głowy. Również napoje energetyczne, no to w ogóle nie wiem, czy muszę mówić, mam nadzieję, że nie muszę i że jesteście tego świadomi, ale one niestety nie są niczym zdrowym. Jest to chemiczny koktajl, który ma po prostu dać jakiegoś kopa energetycznego naszemu ciału, ale to jest substancja, która została stworzona po prostu, żeby ratować żołnierzy w ostateczności, tak? Jak już padają po 24 godzinach i lekarze na izbie przyjęć, to oni wtedy wypiją to i to im da jeszcze tego półgodzinnego, godzinnego kopa, żeby zdołali dociągnąć, załóżmy, no nie wiem, zmianę do końca. A nie dlatego, że sobie siedzimy w pracy, wszystko jest spoko, nie ruszamy się, nic nam się nie dzieje, tak naprawdę zaczęliśmy godzinkę temu, a my tu już dwie puszki niebiesko-srebrne albo jakieś innych kolorów, zielono-czarne, i sobie popijamy energetyczny napój, który niosi, że ma prawie szklankę cukru w sobie, to jeszcze ma substancje energetyczne jak kofeina, tiamina i inne pobudzacze, nie wspomnę już o chemicznych substancjach, które są po prostu zabójcze dla naszej wątroby, dla naszego żołądka, dla naszego układu pokarmowego, dla ślinianek, dla śluzówki w naszym gardle, w naszym żołądku, w naszych jelitach i po prostu sprawiają, że to wszystko, co się dzieje później, jest takim długim trochę dołem, w który wpadamy, wychodząc dół po zażywaniu narkotyków. Energetycznie dokładnie tak samo się możemy czuć po napojach energetycznych. Więc ból głowy bardzo, bardzo często jest spotykany właśnie po spożywaniu zbyt dużych ilości napojów pobudzających. Tutaj w naszych klimatach zimowych, gdzie mamy różnicę temperatur, bardzo popularnym w ciągu ostatnich lat stał się napój imbir, miód, cytryna, również kurkuma, tak, różnego rodzaju napoje. I super, jeżeli pijemy to raz dziennie, dwa razy dziennie, małą filiżaneczkę. Jeżeli zaczynamy traktować to jako napój, który pijemy cały czas, od rana do wieczora, to niestety może zadziałać tak samo i mieć negatywny wpływ na nasze ciało, na nasz umysł, na nasz mózg i na naszą głowę,
ponieważ system nerwowy będzie cały czas dostawał do pieca. Rozgrzej się, pobudź się, oczyść się, rozgrzej się, pobudź się, oczyść się. A gdzie odpoczynek? Gdzie jest w tym jakiś relaks? No nie ma. Cały czas dorzucacie w każdej dawce łychniętego, ciepłego, pysznego napoju, ponieważ są tam witaminki, jest rozgrzewający, tak, sprawia, że czujemy się przyjemnie. No niestety nie. Jest to znowu kolejne pobudzenie, które będzie działało niestety na nas w zbyt dużej mierze obciążająco, przeciążająco, przestymulująco i może powodować bóle głowy. Więc nadmiar płynów pobudzających może lub słodzących z różnymi substancjami może niestety być niewłaściwy. Uważajcie na to. Dwa, niewystarczająca ilość spożywania wody. Wody, czyli napojów izotonicznych, tu rozumiem naturalnych izotoników, typu woda z kroplą cytryny, przepraszam, woda z jakimś małym ziołem, jak rozmaryn, może listek mięty, może citronelli albo czegoś takiego. Fajnie, lekko, delikatnie zaparzony na zimę, pięknie działa, rozgrzewa, pozwala, żeby ciało się rozgrzało i odpuściło i mogło spokojnie funkcjonować. Tak, więc uzupełniamy te płyny, sprawdzamy, czy mamy ruch, czy woda w ciele też ma wystarczająco dużo ruchu i oddechu. Tak, więc to był ten drugi punkt, niewłaściwa dieta, druga przyczyna. Trzeci, niezrównoważony styl życia. No i co my rozumiemy przez taką frazę tutaj? Niezrównoważony styl, ale jak ja mam niezrównoważony styl życia, można ktoś zapytać. No i tutaj warto było sobie zadać pytanie. Co robisz pierwszego, jak wstajesz rano? No jak to co? Wyłączam budzik, który dzwoni mi przy uchu, bo telefon leży oczywiście przy uchu. Żebym go usłyszał, albo jakby ktoś dzwonił w nocy, jakby coś się działo, nie daj Boże, to muszę odebrać. Tak? No okej. Okay. Raz, że urządzenia elektryczne, które są w naszej okolicy, fatalnie wpływają na nasz sen, ale to o tym porozmawiam za chwilę. To dwa, że no niestety, jeżeli budzimy się już rano ze stresem, że musimy coś wyłączyć, coś nas pogania batem, może się wyspaliśmy, może nie, pierwsze co wstajemy, lecimy zrobić kawę albo robić herbatę, zrobić szybko jedzenie, coś szybko zjeść, szybko przygotować, szybko tak. Później do pracy, cały dzień w pracy, cały dzień siedzę, cały dzień albo cały dzień chodzę, cały dzień coś robię, wracam do domu, oglądam film, zjem coś na szybko, dzieciaki, umyć je, upewnić się, że odrobiły pracę domową. Cały czas w pędzie, tak? I tak cały tydzień. Przychodzi weekend, trzeba zaplanować to, zaplanować tamto, zaplanować jeszcze kilka innych rzeczy, znowu zrobić to, przychodzi niedziela, trzeba zaplanować i przygotować się na poniedziałek. Zrównoważony tryb życia. Pracuję, znaczy muszę odpoczywać. Jem, znaczy muszę strawić. I zgłodnieć. Odpoczywam, znaczy, że też potrzebuję znaleźć jakąś aktywność, która wprowadzi moją energię w pracę, żeby móc ją wykorzystać we właściwy sposób, żeby pod koniec dnia być właściwie spełnionym energetycznie, a nie zajechanym życiem. Tak? Jeżeli pracuję przez 7 godzin dziennie, tak bywa, to należy znaleźć sposób, jak zregenerować swój umysł, ciało po tak dużej dawce. Jeżeli siedzimy, to róbmy sobie przerwy na mały rozruch w pracy, tak? Na poruszanie się. Jeżeli jemy regularnie, to świetnie, ale jeżeli jemy nieregularnie, może warto by było przyjrzeć się swojemu stylowi dnia, stylowi pracy i wprowadzić jakąś regularność do właśnie spożywania posiłków, do robienia sobie przerw na to, żeby pooddychać, wyjść na dwór, popatrzeć w jakieś inną przestrzeń niż na przykład monitor komputera albo biurko, papiery czy nawet twarze osób, które mamy ciągle naokoło siebie. Sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach też nam raczej nie pomaga. Więc chociaż podsunięcie się do szyby, popatrzenie na chmury, nawet jeżeli pada deszcz, to też jest piękna naturoterapia, popatrzenie na jakieś zielone
drzewka za oknem, jeżeli są takie możliwości, chociażby na kosmki trawy, gdzieś tam poszukania ich między śnieżnymi kopcami albo gdzieś tam między płytami chodnikowymi, to też zawsze już pomaga. Tak? Zrobienie sobie przerwy z zamkniętymi oczami, może posłuchanie jakiejś muzyki spokojnej, uspokajanie czegoś, zmiana dźwięków, które nas otaczają. Jeżeli niestety nasz styl życia jest zdominowany przez jakąś czynność, która może nas przeciążać, musimy znaleźć jakieś alternatywy, które nam pomogą się zregenerować i odprężyć, i odłączyć od tego systemu, pod który ciągle jesteśmy podpięci. Dobrze, lecimy dalej. Się uśmiecham tutaj do Was odnośnie podsłuchiwania Marzeny, która nas podsłuchuje z Praty. Pozdrawiamy, Marzenko. Wszystko będzie dostępne oczywiście na naszym portalu. Problemy z krążeniem krwi i prany w naszym ciele. To też tego typu zaburzenia mogą być powodem bólów głowy. Oczywiście mówimy tutaj właśnie o bólach głowy w ciągu naszego dnia, w ciągu naszego życia. Problemy z krążeniem krwi, czyli nasze niskie ciśnienie, wysokie ciśnienie, które może być oczywiście spowodowane wieloma różnymi problemami, od otyłości, poprzez niedowagę, przez właśnie siedzący tryb życia, przez nadmiar stresu, pośpiech i innych rzeczy, tak, przez leki, przez złą dietę, no wszystko tak naprawdę może tutaj mieć na to wpływ. Natomiast też to krążenie prany, czyli połączenie energii życiowej, która funkcjonuje w naszym ciele, która ma swoją ruchomość, ma swój kształt i pracując na różnych formach energetycznych w naszym ciele, czasami po prostu blokujemy się tym stresem, blokujemy się zatrzymaniem i właśnie tego typu bloki energetyczne powodują napięcie w naszej głowie, stres i przez to wywołujący, powracający ból głowy, również czasami migrenowy. Zaburzenia cyklu regeneracyjnego, czyli troszkę tak jak już powiedziałem, tak? Jeżeli mamy bardzo dużo pracy, też możemy mieć problem z cyklem regeneracyjnym naturalnym naszego ciała, czyli nie słuchamy tego, kiedy jesteśmy zmęczeni, że potrzebujemy może 15-minutowych drzemek, a może innych sposobów regeneracji, takich jak medytacja, jak pranayama w ciągu dnia właściwa, jak naturoterapia, czyli pójście do lasu, tak? Jak tak teraz bardzo modne to się nazywa kąpiel wśród drzew, tak? Czyli spacer po prostu po lesie i przytulanie do drzew. Leśna kąpiel, tak zwana. Piękna sprawa, bardzo fajny sposób na właśnie wprowadzenie troszkę odpoczynku, troszkę odstresowanie i obniżenie ciśnienia i tego napięcia elektromagnetycznego wywołanego przez wszystkie urządzenia, które mamy w swojej okolicy. Natomiast właśnie niewystarczająca ilość snu, niewystarczający właściwy cykl dnia, który wpływa na to, że czasami może w ciągu dnia potrzebujemy tej przerwy z zamkniętymi oczami, z redukowaną ilością dźwięku, z redukowaną ilością bodźców. Tak? Tu będziemy oczywiście też mieli dużo rzeczy, które przychodzi nam z pomocą od słuchawek, które nas odcinają od tych dźwięków lub ograniczają ilość dźwięków. Zatyczki do uszu, jeżeli przebywamy w miejscu, gdzie słychać ulicę, gdzie słychać gwar, gdzie są dzwonki innych telefonów, rozmowy innych ludzi. Ja akurat polecam czasami właśnie ograniczenie ilość bodźców przez nawet stopery do uszu i posługiwanie się tego typu narzędziami. Jest to przydatne. Dodatkowa rzecz, oczywiście właśnie fajne są poduszki na oczy, żeby sobie odpoczywać. Stymulują to, że ja mam akurat, korzystamy z poduszek z wypełnienia z siemialnianego, z bursztynu i z lawendy, więc też tu jest znowu aromaterapia dochodzi, więc nawet 5 minut sobie spokojnie leżymy i mamy lekko obciążone oczy z
Właśnie, ładnym zapachem, z ciszą, spokojem. Spokojnie można to stosować i w pracy, i w domu. Są też takie opaski lekko obciążające. Tutaj fajnie z takimi szklanymi, malutkimi kuleczkami. Takie kołdry, właśnie te grawitacyjne, które sprawiają, że nasze zmysły zostają trochę wytłumione i przez to możemy się uspokoić. Tak? Nacisk również delikatny na gałki oczne sprawia, że ich ruchomość jest zmniejszona, więc też zaczynają odpoczywać. Jest to dosyć ciekawe. Kolejną rzeczą w tym przykładzie będzie, w tym przypadku, jest nasz sen. Tak? Sen jest niesamowicie istotny i znowu jest bagatelizowany. Kładziemy się po godzinie 12, po godzinie 1 spać. Oglądamy nasze, siedzimy na naszych telefonach, oglądamy filmy na komputerach, w telewizji, na laptopach, tak? Do późna zasypiamy przy nich, zostawiamy włączone te telewizory albo radio, albo jakąś muzykę na noc. Jeżeli chcecie się dobrze wyspać, jeżeli chcecie naprawdę mieć mocny, pełny sen, raczej w większości przypadków potrzeba ciszy. Oczywiście są dźwięki takie jak szum odkurzacza nagrany przez 20 minut, przez 20 godzin, czy inne rzeczy, które pozwalają nam szybko zasnąć i które działają bardzo uspokajająco, bardzo usypiająco, to jest też sprawdzone. Natomiast jeżeli to jest różny rodzaj muzyki, który może lecieć gdzieś tam sobie, to może już nie działać, może to was wybudzać, możecie być troszkę w płytkim śnie i pomimo, iż wydaje wam się, że dobrze śpicie, to wcale nie będziecie spać głęboko. Tak, ważna jest ta faza głębokiego snu, ponieważ naukowcy już dawno sprawdzili niestety na przykładach małych myszek, że jeżeli pozbawiono je fazy głębokiego snu, to na początku wariowały i było im ciężko życiowo się odnaleźć w realiach nawet takiej zwykłej małej myszki w pudełku, a dwa, później umierały. Lipa. Więc wam tego, kochani, nie życzę, ale życzę wam kolorowych i spokojnych snów. Co przychodzi tu z pomocą? Przychodzi to, żeby położyć się wcześniej. Odstawić telefon do drugiego pokoju, odstawić komputer do drugiego pokoju na godzinę przed snem. Jeżeli już potrzebujecie wziąć przed samym snem książkę, to też dobierzcie tą lekturę tak, żeby was uspokoiła, przyjemnie pozwoliła wam przenieść się w objęcia Morfeusza i pozwoliła wam zasnąć. A nie wybierajcie sobie książki, nie wiem, naukowej, jakiejś tam, która będzie tutaj wznosiła jakieś wielkie teorie i wasz mózg po prostu tam zasuwa, te trybiki się rozpędzają. Już nie macie siły czytać, zamykacie, chcecie spać, ale trybiki dalej pędzą jak szalone. Więc jest to bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa, tak? Dalej, mimo że wydaje nam się, że no tak, czytanie książki będzie bezpieczne, spokojne, zasnę przyjemnie przy niej. Zależy, co czytacie. Jeżeli znowu będziecie karmić się sensacjami, horrorami, jakimiś strasznymi historiami przed zaśnięciem, to też będzie miało odzwierciedlenie. Mimo że możecie to lubić, ja nie dyskredytuję naprawdę żadnych tego typu. Ja też lubię filmy sensacyjne, czasami science fiction i w ogóle fantasy, gdzie walki, wiecie, smoki, czary i inne superbohaterowie. Ale nie przed snem. Tak, później naprawdę te sny mogą być o wiele bardziej cięższe. Nie wypoczniemy tak, nasze ciało gdzieś tam cały czas będzie stymulowane delikatnie, nawet mięśniowo te napięcia pozostaną w ciele i się nie zregenerujemy. Więc kładziemy się spać przed godziną najlepiej 24. Jeżeli nie zaśniemy mniej więcej do tej 23, no to jest udowodnione, że tak naprawdę nasza tarczyca najlepiej regeneruje się do między godziną 23 a 1 w nocy. I jeżeli w tych godzinach się nie zasypiało, to wstając nawet o 3, 13 czy 14 po południu i śpiąc bardzo długo, to ilość snu jest, jakość snu jest zaburzona i nasza tarczyca się nie regeneruje. Więc przykro mi, kochani, jeżeli chcecie zadbać o to, żeby nie mieć bólu głowy, które mogą być wywołane właśnie niedospaniem, to może się przekładać później również na problemy z waszym układem hormonalnym w ciele, układem nerwowym i wszystkimi tak naprawdę układami waszego życia, to zasypiamy wcześniej. Planujcie, kombinujcie, poukładajcie, wierzę, że dacie radę. Tak? Ja uwielbiam to, że razem z moją narzeczoną już od dłuższego czasu, dosłownie o 22,
prawie zawsze śpimy. Czasami są wyjątki, że zasypiamy chwilę później, około 23, ale raczej do 22 śpimy jak kamienie. Budzimy się wtedy o godzinie 5, czasami jak zaszalejemy o godzinie 6 czy 7, ale ogólnie między 5 a 6 wstajemy, jesteśmy wypoczęci przeważnie i naprawdę fajnie nam się to sprawdza. Ale to wszystko zależy od trybu życia, który sobie poukładacie, zbudujecie i zaplanujecie. Nie róbmy rewolucji też w ciągu jednego dnia, nie burzmy wszystkiego i stawiajmy nowych proporców i królestw jednego dnia. Więc zaburzenia snu i regeneracji mogą być problemem powodującym bóle głowy, tak? Nawracające bóle głowy. Zaburzenia niewłaściwego oddechu, niewłaściwy oddech, tak? Co rozumiem przez niewłaściwy oddech? Po pierwsze, dużo osób to bagatelizuje, ale uczymy się o tym w podstawówce. Nos jest waszym podstawowym przejściem do oddechu. Tak, kanałem oddechowym jest nos, zatoki, które łączą się z resztą układu oddechowego. To przez nos oddychamy. Najzdrowiej jest oddychać przez nos, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Nie zawsze jest to łatwe. Ja wiem, rozumiem, jeżeli tego się nie praktykuje, może być ciężko. Ale próbujcie chociaż brać wdech przez nos, wydech przez usta. Z czasem zrozumiecie, że wdech nosem, wydech nosem jest o wiele korzystniejszy, ma piękny wpływ na wasze ciało, wasz umysł, ilość tlenu we krwi, jej jakość, jakość powietrza, które wprowadzacie do swojego ciała i jakość tego wszystkiego, jak funkcjonuje cały nasz układ oddechowy, łącznie z mięśniami, które są pomocniczymi tutaj mechanizmami, łącznie z tym, jak krew jest dostarczana do wszystkich żywych komórek naszego ciała. Pamiętajcie, że powietrze, które wchodzi przez nos, tak, powolutku, spokojnie, wymaga większej siły, żeby ją wciągnąć, owszem, ale dzięki temu ćwiczymy nasze płuca, ćwiczymy nasze mięśnie oddechowe. Ciało jest lekko cały czas stymulowane do świadomej pracy. Jeżeli jest stymulowane do świadomej pracy, to przekierowuje bardzo dużo ilość sygnałów do przedniego płata kory mózgowej naszego młodego parla, który odpowiada za wszystkie połączenia nerwowe w naszym mózgu. Jest to niesamowicie istotne i wspomaga również naszą regenerację. W ciągu snu również, jeżeli wyćwiczymy wystarczająco nasze mięśnie oddechowe, mięśnie szyi, gardła, mięśnie płuc przyżebrowe, naszą przeponę, to będzie nam się lepiej spało, będziemy spokojnie oddychali, nie będziemy mieli duszności ani bezdechu sennego, również dzięki temu, że nasze mięśnie będą silniejsze, sprawniejsze, bardziej elastyczne i mniej będą się męczyły. Tak? Dlaczego występują właśnie ten bezdech senny? Z powodu przemęczonych często też mięśni oddechowych lub niewystarczająco i niewłaściwie pracujących. No i oczywiście zaburzeń neurologicznych. O tym nie mówimy. Co tu jeszcze, tak? Więc pranajamy tu przychodzą nam z pomocą, przychodzi nam oddech po prostu, zatrzymanie się, 5 minut oddechu, co godzinkę zrobić sobie taką sesję. Zobaczycie, jak ta zwiększona ilość tlenu, zwiększona ilość prany w ciele wspaniale potrafi Was zregenerować, wspaniale potrafi Was oczyścić, stonizować ciało, sprawić, że staje się bardziej nasze środowisko wewnętrzne, tak, przyjmuje charakter bardziej alkaliczny, bardziej zasadowy, co przeciwdziała zakwaszaniu i przemęczeniu, co przeciwdziała rozwijaniu się grzybom i innym chorobom, więc jest to naprawdę wspaniały sposób, darmowy, który możecie zrobić 5 minut co godzinkę, 5 minut nawet co 2 godziny. To będzie cudownie, jeżeli zrobicie sobie świadomego, głębokiego oddechu. Zobaczycie, jak piękne efekty to przynosi już po paru dniach. Więc zaburzenia oddechu. Oddychamy również, przypominam, staramy się oddychać brzuchem, przeponą i górną częścią klatki piersiowej. Ale nie tylko przodem tych elementów, ale tak jak mówię, brzuchem. To również bokami brzuszka i odcinkiem lędźwiowym. Jeżeli mówię przeponą, to mam na myśli też boki żeber i tył, środek naszych pleców. I jak mówię klatką piersiową, to również myślę o przestrzeniach tutaj pod pachą, górną częścią boku żeber i przestrzeniami pod łopatkami i pod obojczykami.
Jak inny jest oddech, możecie usiąść, zamknąć oczy. Weźcie takie trzy oddechy. Brzuch, przepona, klatka i wydech w tej samej kolejności. Brzuch, przepona, klatka. Pełny wdech, brzuch, przepona, klatka i wydech, brzuch, przepona, klatka. Otwieracie oczy. Czyż nie jest spokojniej? Nagle nie zrobiło się jaśniej troszkę wokół Was? Mam nadzieję, że tak i poczuliście różnicę, jaką daje oddech. To jest bezcenna rzecz, którą cały czas macie przy sobie, która cudownie może właśnie zabezpieczyć Was przed bólami głowy. Zbyt mała ilość tlenu we krwi, zbyt duża ilość innych gazów lub toksyn we krwi, zbyt mała ilość prany w naszym ciele może powodować niestety cały czas bóle głowy, cały czas napięcia mięśni, małych mięśni tutaj strukturalnych, a oddech potrafi to wszystko rozpuścić, zrelaksować nas jak piękny masaż, który zafundowaliśmy sobie sami, potrwał 5 minutek, a naprawdę zmienia całe nasze życie. Kolejne dwa, już tylko obiecuję, dwa elementy, które są czynnikami, które wpływają na, mogą powodować ból głowy, to oczywiście strach, lęk, gniew i nienawiść, czyli nasza spirala wywodząca się ze strachu i z lęków albo społecznych, albo naszych osobistych, rodzinnych, przekazywanych sobie lub jakichś naleciałości, które się pojawiają i są to rzeczy, które niestety podświadomie cały czas zaczynają takim małym szpikulcem wewnętrznym nas w tę głowę, w nasz umysł i w mózg przy okazji kłuć takimi bardzo nieprzyjemnymi sygnałami pobudzającymi ciągle ten receptor lęku, receptor strachu, gniewu, napięcia, nienawiści, stresu i przez to znowu włączają się mechanizmy, które nasz mózg próbuje włączyć dla ochrony. A niestety wyglądają tak, że to jest ból głowy, który ma położyć nas do łóżka, ma odciąć nas od wszelkich zmysłów, od myślenia o tym i skupić na myśleniu na czymkolwiek innym, tylko nie na strachu, lęku, gniewie i nienawiści. Tak? Więc kochani, starajcie się odciąć od tego typu rzeczy. Uważajcie na takie typu rzeczy. Nie unikniemy ich w społeczeństwie? Oczywiście, że nie. Żyjemy w XXI wieku. Nie da rady odciąć się od strachu, gniewu, lęku i nienawiści. Pojawiają się one wszędzie, ale nie dajmy się manipulować tego typu rzeczom. Wszyscy im ulegamy, natomiast szukając źródeł właśnie w medytacji, właśnie w pranajamie, właśnie w relaksacji, w odpoczynku, w różnych pięknych miejscach, w, tak jak napisała tutaj Agnieszka, w przytulaniu, co ma piękną moc, czy do drzew, czy do innych ludzi, czy do zwierząt, tak? Jest to coś tak cudownego, co sprawia, że można się pozbyć właśnie tego typu problemów. Można przynajmniej znaleźć dystans do nich. O. Lepiej. Można znaleźć dystans do nich i dzięki temu nauczyć się regenerować właściwie i dbać o siebie. Więc przytulanie, odpoczynek, przytulanie mentalnie samego siebie i znalezienie troszeczkę spokoju w tym pędzie przez choroby i świat XXI wieku, zagrożenia, które niesie nam internet, ludzie, inne narodowości, wojny, niewojny, kataklizmy. Trudno. Co będzie, to będzie. Miejmy wpływ na to, co się dzieje z nami. Skupmy się na sobie, żeby robić i działać najlepiej, jak możemy. Spełniać się i wypełniać naszą darmę, czyli robić to, co czujemy, że w naszej naturze jest najważniejsze, abyśmy zrobili. Jeżeli będziemy tak funkcjonować, no to nawet jeżeli jutro się skończy świat, to po co się tym denerwować, tak? Będziecie spełnieni i w spełnieniu odejdziemy razem wszyscy z tego świata. Ostatnie problemy rodzinne, problemy związku i problemy społeczne. Problemy w naszym życiu to jest rzecz, która się pojawia. Ale pamiętajcie, że problemy to tak naprawdę tylko małe takie zawirowania na drodze życiowej każdego człowieka. A my jako ludzie, których jedynym celem w życiu jest się rozwijać i doświadczać życia,
po to jest życie, aby go doświadczać, aby się z niego uczyć. Właśnie o to chodzi, że każde zawirowanie, każda nowa sytuacja może być dla Was czynnikiem do rozwoju. Więc jeżeli tak na nią spojrzymy, to znowu troszkę poziom tego stresu zmaleje. Jeżeli wiąże się to przy okazji z tym, że możemy połączyć to jeszcze tak z wdzięcznością, z tym, że okej, nauczę się czegoś, może są problemy, ale skoro jest problem, to musi być rozwiązaniem, bo tak jak śpiewa Łona, jeśli nie ma rozwiązania, to nie ma problemu. Proste, tak? Jeżeli mogę znaleźć rozwiązanie, to go poszukam, na pewno uda mi się je znaleźć, a jak nie, to poproszę kogoś, żeby mi pomógł. To też jest sposób. Im jesteśmy bardziej dorośli, tym powinniśmy stawać się bardziej odpowiedzialni. Pamiętajcie, że odpowiedzialność w naszych życiach to nic innego jak umiejętność znajdywania odpowiedzi do sytuacji, w których się znajdujemy lub w których się znaleźliśmy. Chcemy być odpowiedzialni? Proszę bardzo, to nie jest brzemię, to jest dar. Dar znajdowania odpowiedzi i rozwiązań do sytuacji, w których jesteśmy. Jeżeli bierzemy na siebie za dużo, jeżeli problemy rodzinne, problemy społeczne, problemy w związku, problemy z samymi, czasami sobą, ze związkiem z nami samymi, zaczynają nas przytłaczać, to czasami warto wyciągnąć rękę do kogoś o pomoc, ponieważ może on pomoże nam to wszystko pociągnąć za odpowiednie dwa sznurki w dwa różne kierunki, a my już nie dajemy rady trzymać tych wszystkich sznurków i problemy zaczną się rozwiązywać. Może pokaże nam nową technikę rozwiązywania problemu. Pamiętajcie, proszenie o pomoc to żaden wstyd. Tak? Każdy z nas czasami się przemęcza, czasami jest zmęczony natłokiem sytuacji i fajnie jest poprosić o pomoc, tak jak prosimy nauczycieli, żeby nauczyli nas czegoś nowego. Idziemy do nauczycieli, żeby się rozwijać. To tak samo warto czasami poprosić kogoś innego, kto akurat jest w lepszej sytuacji życiowej. Cześć, czy mi pomożesz? Wiesz, ostatnio mam problemy z tym i z tym, źle się czuję z tym i z tym. Może samo wysłuchanie już będzie wystarczającym problemem, co zdejmie z Was troszkę ciężarków z naokoło głowy i ta głowa przestanie boleć. To są takie rzeczy, które ja wypunktowałem. Nie wiem, czy zrobiliście sobie może taką listę i sprawdzaliście, ile z nich występuje u nas, u Was. U mnie tak naprawdę, jak ja liczyłem, występuje chociażby maleńki fragment każdego z tych elementów, natomiast z każdym staram się pracować. Staram się pracować zarówno z pośpiechem i stresem, w który też czasami popadam w pracy, z niewłaściwą dietą. Też mi się zdarza, zaczynam na tym pracować. Teraz mogę Wam się pochwalić, już praktycznie miesiąc nie jem słodyczy. Taki challenge był na styczeń i jutro jest ostatni, dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca, który nie jem słodyczy. Niezrównoważony styl życia, czasami przesadzam z treningami, czasami przesadzam z pracą i niewystarczająco wypoczywam. Czasami za mało śpię, czasami wrzucam sobie za dużo na głowę. Tak, czasami to się zdarza, ale staram się z tym pracować. Problemy z krążeniem krwi i prany. Jeżeli za mało oddycham i zapominam o mojej praktyce oddychania, tak, to się zdarza. Zaburzony, niewłaściwy oddech. Z tym mam chyba najmniej problemów, ponieważ prowadzę dużo zajęć, dużo oddycham, dużo skupiam się na oddechu przed zaśnięciem. Czasami jak wstaję, jak wychodzę na spacer, czy jak gdzieś idę, to myślę bardzo dużo o oddechu. Też dużo uczę tego, więc gdzieś tam jest to cały czas obecne w moim życiu. Regeneracja i sen. Staram się znajdować różne sposoby regeneracyjne. Mi wspomagają czasami też suplementów. Używam różnych, które pomagają mi troszkę szybciej regenerować moje ciało, więc tak, staram się szukać. Strach, lęk, gniew i nienawiść. Ze strachem i lękiem u mnie jest trochę tak, że gdzieś tam one się pojawiają. Natomiast rozmawiam z tym troszkę w sobie, obserwuję, jak to na mnie wpływa i do czego mnie to prowadzi. I staram się znajdować, tak jak mówiliśmy, rozwiązania, czego się boję, co spowodowało to, że zaczynam się czegoś bać albo martwić się czymś. I zanim przyjmie to formę gniewu lub nienawiści, czy na samego siebie, czy na innych, to przeważnie udaje mi się to zatrzymać. Oczywiście
nie zawsze. Problemy rodzinne, problemy w związku i problemy społeczne. Kiedyś znacznie więcej, na przykład mnie to obciążało i wylewało to i miało wpływ to na mój charakter, na moje zachowanie. Dzisiaj na szczęście już o wiele mniej, ponieważ jest to dalej wszystko, co się dzieje naokoło mnie, uważam, że jest odbiciem tego, co jest we mnie. Więc jeżeli potrafię kontrolować to, zachować tak, jak ja bym chciał się zachować w stosunku do sytuacji, które pojawiają się lub ludzi, którzy pojawiają się w moim życiu, to wtedy jest mi o wiele łatwiej. Czy zawsze tak mi się uda kontrolować siebie? Nie zawsze. Czasami niestety też ulegam stresowi, ulegam zniechęceniu, przemęczeniu i innym rzeczom i po prostu robię się nerwowy i gdzieś tam popadam w taki przestresowanie, przestymulowanie, reagując niewłaściwie. Co tylko pokazuje, kochani, i też powinno Wam przypomnieć, że nauczyciele jogi to też tylko ludzie. Ale my tu o bólu głowy, a nie o tym, więc ogólnie rzecz biorąc, co możemy poradzić na ból głowy? Ja polecam serdecznie regularną praktykę jogi. Zrównoważoną, regularną praktykę jogi. W momentach, kiedy nie boli nas głowa, praktykujcie regularnie 15 minut dziennie, 20 minut dziennie, 30 godzinę, 1,5 godziny, 3 godziny dziennie, tyle ile potrzebujecie, tak? Na macie, poza matą, 24 godziny przez 15 minut, tyle ile dacie radę, znajdźcie czas dla siebie na to, żeby wprowadzić praktykę i techniki jogiczne do swojego życia. Stosowane regularnie, codziennie, w różnej formie, czyli zróżnicowane, odpowiednio dobrane dla nas, naprawdę potrafią pięknie zmienić nasze życie tak, aby było w jedności, aby działało na naszą korzyść, aby pozwalało nam przejąć kontrolę nad tym, co możemy kontrolować, a zaakceptować to, co jest po prostu do zaakceptowania, na co nie mamy wpływu. Praktyki same fizyczne, bo też w tym spotkaniu warto, żebyśmy o tym powiedzieli, powinny mieć też troszkę inny charakter w momencie, kiedy już występuje ból głowy. Czyli, dobra, ja tu sobie wypisałem kilka punktów, ogólnie co zalecam i czego nie. Natomiast odnośnie samej praktyki fizycznej, po pierwsze, jeżeli już występuje ból głowy u Was, to praktyka powinna być wykonywana powoli i bardzo spokojnie. Tak, to nie może być dynamiczna praktyka, więc odsuńcie wszystkie dynamiczne praktyki w momencie, kiedy boli Was głowa. W niektórych wyjątkach to może pomoże, w innych nie. Natomiast ja ogólnie doradzam, żebyście korzystali z powolnej i spokojnej praktyki w czasie, kiedy występują bóle głowy. Nie robimy w trakcie bólu głowy skłonów w przód na samym początku praktyki. W późniejszych etapach praktyki, kiedy już troszkę się rozgrzejemy, już troszkę poćwiczymy, ta cyrkulacja krwi, prany, oddechu, wszystkiego jest już unormowana, troszkę się pobudziła. Jak najbardziej możemy wtedy sobie dołożyć skłony w przód, natomiast na początku starajcie się tego nie robić. Nie praktykujemy szybkiego oddechu. W trakcie, kiedy boli nas głowa, na początku zajęć nie robimy żadnych ćwiczeń, które przyspieszają nam oddech, ani też chyba nie do końca bym polecał ćwiczenia bardzo szybkiego oddechu właśnie na pozbycie się głowy. Jest taka technika, taka szkoła, że zaleca się na sam koniec wprowadzenie większej ilości prany do ciała poprzez bastryki lub kapalabhati, czyli szybszy ten oddech, pozbycie się nadmiaru gazów i dwutlenku węgla z organizmu i wprowadzenie właśnie tego spokojnego takiego odczucia błogości wynikające z natlenienia. Natomiast głęboki oddech teoretycznie zapewni Wam to samo w bezpieczniejszy, delikatniejszy, spokojniejszy sposób, co na pewno, jeżeli macie na przykład tendencję do migrenowych bólów głowy, nie wywoła żadnego szoku i nie spowoduje właśnie ataku migrenowego bólu głowy, czyli przejścia z zwykłego bólu do bardzo, bardzo intensywnego.
nie robimy pozycji odwróconej. Znam przypadki, kiedy pozycje odwrócone pomogły na ból głowy osobom, które na przykład były na zajęciach, lekko tam coś ćmiła jej głowa, ale pooddychały, zrobiły całą praktykę, zrobiły stanie na głowie, kończyły stanie na głowie, położyły się w szawasanie i mówią, wiesz co, ty przeszedł mi ból głowy, Kacper. Mówię, no to bardzo się cieszę, super i no, cieszę się, że tak zadziałało. Oczywiście nie zawsze to tak jest, więc ogólnie rzecz biorąc, jeżeli boli nas głowa, ja odradzam pozycje odwrócone tego dnia, tak? Zrobicie sobie dzień wcześniej, zróbcie dzień później, ale raczej tego dnia sobie darujmy. To może podwyższyć zbyt mocno ciśnienie, może być zbyt angażujące, chyba że no naprawdę codziennie stajemy na głowie, na rękach i jest to po prostu nasza codzienność, no to może to będzie ok. Natomiast ja bym tutaj dał sobie tą taką dozę spokoju i odpuszczał pozycje odwrócone. Utrzymanie żołądka pustego, jak najbardziej. W dni, kiedy mamy, występują bóle głowy, zmniejszcie troszkę ilość jedzenia i oczywiście przed praktyką nic, co mogłoby przeciążyć jeszcze Wasz system i układ pokarmowy i wydalniczy. Skupienie, jeszcze raz skupienie na tym, co czujemy, co się dzieje i w momentach, kiedy już czujemy, że jest za dużo i chcemy odpocząć, to odpoczywamy, dajemy sobie czas i dajemy sobie możliwość na to, żeby nasza praktyka zmieniała się w zależności od i dostosowywała się do naszych potrzeb i do naszych możliwości danego dnia, ponieważ jak wiadomo, no mam nadzieję, że u Was ból głowy jest po prostu raczej wydarzeniem, które zdarza się raz na jakiś czas, a nie jest po prostu regularnością dnia codziennego. Okej, co możemy z samych takich praktyk fizyczno-technicznych, które pomaga nam joga? Ja tu wypisałem kilka, bazując na alchemii życia doktora Omananda, Guruji z Institute of Yoga Science and Research w Indore, w Indiach. On stworzył właśnie takie krótkie, fajne podręczniki, ma kilka całych serii fajnych książek. W jednym z nich też opisuje rzeczy, które możemy stosować na bóle głowy. Ma taką przygotowaną serię fajną. Od czego zacząć? Zacząć oczywiście od chwili skupienia, tego, żeby się ugruntować, przewietrzyć fajnie pokój, przewietrzyć przestrzeń, w której się znajdujemy. I jak już siedzimy wygodnie, czy na bolsterku, czy na kocyku, czy bezpośrednio po prostu w pozycji skrzyżnej, zacząć od głębokiego oddechu, tak? Czyli 10 głębokich oddechów. Pełny wdech, długi wydech. To numer jeden. Numer dwa. Delikatne ruszanie głową. Możecie tu położyć ręce, rozmasowanie karku, szyi, krawędzi szczęki, policzków, tyłu głowy, dołu karku i góry pleców. Dalej głęboko oddychając. 3. Kanda Sanchalan, tak? Kanda Sanchalan, czyli ruchy barków. Wprowadzić krążenie w barkach 11 razy w przód, wdech, kiedy barki idą do góry i w przód, wydech, kiedy idą w dół, wdech do góry, wydech w dół. Po 11 razach w drugą stronę. Kolejna rzecz, albo na stojąco, albo nawet na siedząco, Kati Chakrasana albo Ardha Kati Chakrasana, oddychając spokojnie, puszczamy wdech w centrum, wydech na bok, wdech centrum, wydech na bok, możemy też przez górę, wydech za siebie, wdech przez centrum, wydech, sięgamy do barku i sięgamy za siebie, za biodro. Wdech, wydech, wdech, wydech. Po 5 razy, 10 razy na każdą stronę, na spokojnie, oddychając dwie takie serie, rozluźniając się spokojnie. Dalej. Karda Bedan. I tutaj jest ciekawe, to jest bardzo ciekawa praktyka, 2 do 5 minut i jest to masaż naszych uszu. Doktor Omanand, Guruji Omanand
fajnie to opisuje. Bardzo ciekawie opisana ta technika, ponieważ oczywiście używamy palca wskazującego i kciuka, reszty palców i delikatnie zaczynamy przyjemnie sobie tutaj rozmasowywać i gładzić całe krawędzie naszych uszu. Spokojnie, później używamy już wszystkich palców. Możemy drapać uszy, możemy je ściskać, wykręcać, delikatnie naciągać. Z uszu przechodzimy na skórę naokoło uszu, delikatnie ją szczypiemy, rozmasowujemy. Później przechodzimy na skórę całej twarzy, karku i szyi. Tak, 2 do 5 minut takiego masażu i następnie zatrzymujemy się i dajemy sobie 2 do 5 minut spokojnego, wnikliwego obserwowania właśnie ze skupieniem na uszach, jak ta energia pracuje, jak ta energia przez nas przepływa. Dalej, Shambhavi Mudra. Tutaj możemy to połączyć, czyli najpierw obserwujemy z 2 minutki nasze uszy, a później 2 do 5 minut. Shambhavi Mudra, piękna mudra skupienia. Skupiamy wzrok między łukiem brwiowym, mniej więcej na środku czoła. Nie tak mocno i intensywnie kierujemy tam oczy, ale jest to punkt skupienia naszego, więc nie przemęczamy mięśni gałek ocznych. Oczy są zamknięte, my siedzimy prosto, możemy być oparci, możemy siedzieć na krześle, oczywiście w różnych pozycjach. I po prostu oddychamy. Kierujemy wzrok cały czas tutaj, delikatnie. Spokojny oddech. Pobudzamy przez to szyszynkę, pobudzamy przedni płat kory mózgowej do oczyszczenia. I spokojnie oddychamy. Dobra, co dalej? Makarasana. Piękna pozycja krokodyla. Pozycja rozluźniająca, regeneracyjna, relaksująca. Kładziemy się na brzuszku. Nogi leżą szeroko, palce na zewnątrz, dłonie ułożone wzdłuż przedniej krawędzi maty i twarz spokojnie na policzku. Pozwalamy, aby całe nasze ciało rozpływało się i odpuszczało coraz bardziej. Po 5-6 oddechach przekręcamy delikatnie głowę na drugą stronę ciała. Oddychamy. Tak? Więc powolutku, bardzo przyjemnie. Kolejna pozycja. Pozycja dziecka. Balasana. Ręce mogą być wyciągnięte. Mogą leżeć sobie zgięte w łokciach. I tą pozycję uważajcie, ponieważ robimy tylko, jeżeli nie występuje ból głowy oczywiście w niej. U niektórych ta pozycja może też wywoływać zbyt dużo ciśnienia, szczególnie na przednią stronę naszej głowy, przedni tutaj na zatoki, więc jeżeli są to zatokowe bóle głowy, to raczej wtedy tej pozycji nie wykonujemy. Jeżeli nie czujemy, nie odczuwamy zwiększenia bólu w trakcie tej praktyki, to wtedy można ją wykonywać. Okay? I też robimy 2 do 5 minut w tej pozycji kolana. Mogą być szeroko, mogą być trochę bardziej wężej. Ważne, żeby było przyjemnie. Możemy podłożyć sobie bolsterek, spokojnie, tutaj pamiętajcie też w tych wszystkich pozycjach, tak, przyjemnie, hop, i pozycja dziecka. Wygodnie, spokojnie. Shalambhasana. Tu właśnie, tak jak Wam mówiłem, pozycje odwrócone nie są wskazane, ale już na pół odwrócone mogą być wskazane, szczególnie jeżeli będziemy wyciągać i stymulować tylną taśmę naszego kręgosłupa, tylną taśmę naszego ciała i dolny odcinek naszego kręgosłupa. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań w dolnym odcinku kręgosłupa, w żadnych skorzeniach brzucha, miednicy, żadnych operacji ostatnich, na spokojnie możecie wykonać łatwą właśnie wersję pozycji naszego świerszcza, czyli kładziemy się spokojnie na brzuchu, podkładamy ręce pod siebie, broda lub czoło jest delikatnie na macie, nie odrywamy go, podnosimy raz jedną nogę, z wdechem, z wydechem odkładamy, wdech, wydech, jak praktykujecie regularnie,
Możecie sobie podnieść obie nogi i wydech obie. Małe podniesienia. Dech, wdech, wydech. Można też oczywiście wspierać się w Ardha Shalambhasanie i zrobić to delikatnie. Tak, staramy się zrobić trzy takie serie po parę powtórzeń ze spokojnym oddechem, tak aby się nie przemęczać, nie przeciążać, ale aby ta tylna taśma i tutaj ukrwienie dolnego odcinka kręgosłupa i środkowej części pleców było troszkę bardziej pobudzone. Ostatnia tak naprawdę asana, którą wykonujemy, jest to Tadasana, czyli stajemy w pełni pionowo i tutaj akurat z ruchomymi rękoma, ja bym zasugerował, w Tadasanie będziemy wyciągać ręce w górę, brać pełny wdech i wydech, opuszczać je. Możecie dodać wspinanie się na palce stóp w tej pozycji, natomiast możecie też śmiało stać spokojnie na całych stopach, po prostu wdech i wydech. Można to też zrobić ze zgiętymi kolanami, tak jak ja teraz sobie Vajrasanie, ale w pozycji stojącej przyniesie to troszkę więcej efektów. I wydech. Wdech nosem. I wydech nosem. Pamiętajcie, żeby trzymać kość ogonową delikatnie ściągniętą w dół, żebra opuszczone do dołu, nie pracować tutaj klatką, nie przeciążać odcinka lędźwiowego, nie puszczać go luźno, tylko właśnie utrzymać to ciało skupione, jak Bruce Lee. Pięknie, ładnie w centrum. To tyle z samych asan. To, co fajnie wprowadzić sobie, jeżeli praktykujecie w dzień i nie jesteście przeziębieni, ale macie właśnie delikatny ból głowy, zacząć od Chandra Bedan, czyli oddechu naszą lewą dziurką nosa, wydechu prawą, czyli siadamy sobie wygodnie, układamy Nasika Mudrę lub po prostu przykładamy palce do głowy, jak kto ma w zwyczaju. Możecie też złapać tutaj naszą Gyan Mudrę i po prostu zatykać delikatnie prawe skrzydełko nosa z lewym na zmianę. I Chandra Bedan przez 2 minutki, wdech lewą dziurką, wydech prawą. Wdech lewą, wydech prawą. Wdech lewą, wydech prawą. Po tych 2 minutkach zmieniamy system na Surya Bedan, czyli na kanał nasz słoneczny i nagrzewamy ciało. Wdech prawą, wydech lewą. Wdech prawą, wydech lewą. Jeżeli nie możecie robić wydechu przeciwną dziurką, to możecie robić tą samą, czyli wdech prawą, wydech prawą, wdech prawą, wydech prawą. Ostatnim pranayamą, którą wykonujemy, fajnie ją porobić 3 minutki i tu możecie też położyć sobie nogi troszkę wyżej od głowy, na przykład na krześle albo oprzeć na ścianie, położyć sobie spokojnie leżąc na płasko pod ścianą z nogami uniesionymi nasz oddech Brahmari. Brahmari, czyli buczenie czmiela, czyli taka głoska hymy. Tak. Dwie opcje również piękne, jeżeli nie mamy odłożonego na oczy woreczka żadnego ani innych rzeczy, to po prostu zasłaniamy twarz z odsłoniętym nosem i ustami, kciukami zatykamy uszy, więc odcinamy się od zmysłów i bardziej skupiamy się na wibracji wewnętrznej i w ten sposób sobie oddychając pełny wdech. Można oczywiście też ułożyć pełną tutaj mudrę, układając każdy palec na innym narządzie zmysłów, czyli w kącikach ust, w kącikach nosa, w kącikach oczu, na wysokości naszego trzeciego oka, na środku czoła i zatykając kciukami uszy i tak samo oddychać, albo po prostu położyć sobie poduszeczkę na oczy i leżąc. Tak pięknie i spokojnie działać
nad tym, żeby wprowadzić tą piękną wibrację i skupić się tylko na niej. Jak zakończyć taką praktykę? Ja polecam tutaj medytację spokoju, medytację wyciszenia, medytację może otwartości serca, w zależności co będzie dla Was dobre, lub yoga nidrę. Po prostu genialny sposób właśnie na utrzymanie tej energii, utrzymanie skupienia, utrzymanie pracy umysłu, nie pozwolenie, żeby uciekło i cała energia z ciała też uciekła, tylko właśnie balansując na pograniczu skupienia i snu, idealnie wprowadzić ciało po prostu w harmonijną pracę z energią. Yoga nidra jest cudownym narzędziem terapeutycznym, również do radzenia sobie z chronicznymi bólami głowy, więc jest to po prostu błogosławieństwo dla wszystkich, którzy z takimi problemami się borykają z różnych powodów. Tak, jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które możecie, z których możecie korzystać dodatkowo. Oczywiście, tak jak mówiłem, w przypadku snu i problemów ze snami możecie używać kołder grawitacyjnych i poduszek. Będziemy o tym mówić w oddzielnym odcinku poświęconemu tylko i wyłącznie snom i w sensie procesowi snu i spania w naszym życiu i tym, jak poprawić właśnie jakość spania. Ja również z takich drobniejszych rzeczy, które tutaj chcę podkreślić, tak, ta regularna praktyka, regularne praktyki oddechowe, nawet w małym stopniu, po te 5 minut kilka razy dziennie, to nie zrobi dużej różnicy na Waszym planie dnia, a zobaczycie, jak piękne efekty przynosi. Polecam chociaż 5 minut oddechu, po prostu głębokiego oddechu, skupieniu się na nim, włączacie sobie stoper albo kilka razy po, nie wiem, 2-3 minutki. I to jest piękna sprawa. Zwolnić swój rytm, dać sobie czas na głęboki, spokojny oddech. Piękna, cudowna sprawa. 2-3 minutki wolnego, spokojnego oddechu, bez pośpiechu, bez nerwów, bez stresu. I zobaczycie, jak bóle głowy przechodzą we wszelkie zapomnienie. Ograniczenie kawy, herbaty, energetyków. Oczywiście, mam nadzieję, że jesteśmy tego świadomi. Więcej medytacji, więcej czasu dla siebie, z sobą, samą, z sobą, samym, czyli spacery, wgląd w siebie, robienie rzeczy, których potrzebujecie zrobić, które sprawiają, że się realizujecie, spełniacie i które sprawiają, że jesteście szczęśliwi, po prostu, najzwyczajniej w świecie. Tak jak mi sprawia właśnie prowadzenie zajęć i rozmowa o jodze, o stylu życia, o tym, jak można budować, rozwijanie się. To jest na przykład moim takim konikiem, więc czasami po prostu położenie się i taki twórczy proces tego, co można rozbudować filozoficznie i jakościowo w życiu, już może przynieść piękne efekty takiej błogości i miłości do samego życia. Spanie w szawasanie, w pozycji właśnie płaskiej, na trupka, z pięknym, przewietrzonym powietrzem, może właśnie olejki, jakieś delikatne, eteryczne w dyfuzorze, oddech, spokój, cisza i natura, wyciszenie i no nie polecam wielkich poduszek, tylko raczej jakąś małą, cieniutką poduszkę, upewnienie się, że jest nam wystarczająco ciepło, ale też nie przegrzewamy, że pomieszczenia są dobrze wietrzone w ciągu dnia, że mamy dużo kontaktu ze światłem dziennym, niekoniecznie słońcem takim bezpośrednim, ale chociaż dziennym światłem. To jest coś, czego nam bardzo, bardzo potrzeba, co też sprawia, że te bóle głowy zaczynają odchodzić w zapomnienie. Mniejsza ilość czasu przed komputerem, przed telefonami i oczywiście zadbanie o nasz kark, tak? Czyli automasaże, po prostu rozmasowywanie sobie tych przestrzeni. Posiłki, konsumowanie ich w ciszy, w skupieniu, w przestrzeni, w miejscu sprzyjającym temu, żebyście czuli się bezpiecznie, spokojnie. Jeżeli już rozmawiacie z rodziną w trakcie jedzenia, z przyjaciółmi, z bliskimi, upewnijcie się, że to są miłe tematy, że na nic nie narzekacie, że na nic, niczego się nie boicie wtedy, że nie mówicie o rzeczach, które Was przerażają, które Was pośpieszają, stresują i inne rzeczy, ponieważ to tak jakbyśmy ten stres znowu zjadali i jeszcze go próbowali zajeść, więc podświadomie on dostaje się dwa razy więcej do naszego ciała i znowu rozsadza nam czachę od środka. Przyjemne rzeczy, przyjemne myśli, z
sprawiają, że czujemy się przyjemniej, więc próbujmy też znajdować czas, tak samo jak znajdujemy czas na pomyślenie o tym, co jest do zrobienia, jak szybko trzeba to zrobić, jak szybko trzeba to rozwiązać. Pomyślmy o tym, a teraz co lubię robić, tak? Okej, lubię rysować, lubię pisać, lubię śpiewać, lubię słuchać muzyki, lubię mieć chwilę dla siebie, lubię brać ciepłe kąpiele. Róbmy rzeczy, które sprawiają nam przyjemność i które sprawiają, że odpoczywamy. Tyle ode mnie, kochani. Kacper Motrzewski, Kacper SMU, terapia jogą, portal jogi. I rozmawiamy już ponad godziny, więc teraz szybciutko, jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie. Tu widzę, że pisało część z Was też o tym, co się dzieje. Dzień dobry wszystkim oczywiście, którzy tutaj witali się z nami w komentarzach na żywo. Widzę, że będziecie wieczorem obsługiwać ekstra. Agnieszka, przytulanie. Ono też pięknie uspokaja nasz układ nerwowy. Trzeba się dużo tulić. Jak najbardziej się zgadzam, Aguś. Pozdrowienia serdeczne dla Ciebie. Po takich oddechach aż się w głowie zakręciło. Katarzynie, no Kasiulka, spokojnie. Oddychaj głęboko. Przyzwyczaisz się, nie będzie się kręciło w głowie. Namaste, Paulinko. Pamiętaj, Marzenko, możesz nawet obu uszu używać w podsłuchiwaniu. Podsłuchiwanie dobrych podcastów jest fajne. Co tu w pracy słucha Faustynka? Dzień dobry, witajcie. No dobrze, widzę, że część z Was słucha w pracy. Też bardzo licznie dzisiaj, fajnie, że jesteście w trakcie tego nagrania. Bardzo mnie to cieszy. Nagranie oczywiście zostanie nagrane, zostawione, zapisane na wszystkich portalach, na portal jogi, na podcast portal jogi oraz w grupie portal jogi będzie dostępne jak najbardziej dla Was do korzystania. Korzystajcie, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to z chęcią na nie odpowiem. Ania jeszcze szybko napisała. Dziękuję, leżę z gorączką i mega bólem głowy, ale to był nikt czas dobrego dnia. To był dobry czas. Och. Bardzo się cieszę. Anulka, wyłączaj teraz szybko telefon, odłóż go gdzieś tam z boku, poddychaj sobie głęboko. Za każdym razem, kiedy znajdziesz tą chwilkę, poddychaj głęboko, zobaczysz, że poczujesz się lepiej. Panują niestety wirusy. Ja przez 2 dni też leżałem chory, dlatego przepraszam Was jeszcze raz, że w czwartek nie odbył się live, ponieważ ja nie byłem w stanie go poprowadzić. Dopadło mi jakieś właśnie gorączkowe przesilenie, ale już się czuję lepiej. Tylko troszkę tam gdzieś brzmię, może nie tak, ale to też minie. No dobrze, w takim razie zostawiam Was, kochani, z tym, co przed chwilą zostało powiedziane. Pomyślcie o tym, przemyślcie, dajcie znać w komentarzach, dajcie znać w mailach, w odpowiedziach, co o tym myślicie, może jakie Wy macie sposoby na radzenie sobie z bólem głowy, a może jakie macie jeszcze pytania i co chcielibyście, abym wyjaśnił. Kolejne spotkanie oczywiście już w ostatni czwartek lutego. Wtedy będziemy rozmawiać. Co my mamy w planach? Bóle karku i problemy właśnie tutaj z karkiem, z napięciem nadmiernym. Będziemy mówić o tych przestrzeniach, więc znowu pewnie wrócimy do bólu głowy. Zapraszam Was serdecznie. Pamiętajcie, że oczywiście na portal jogi cały czas też jest wyzwanie Nowy Początek, do którego możecie dołączać. Fajnie jest dołączać w każdy poniedziałek, ponieważ tygodniowo dochodzą wyzwania. A w niedzielę już spotykamy się, przepraszam, w sobotę o 13:00 spotykamy się na rozmowie na naszym Instagramie. I sprawdźcie, kto będzie naszym gościem. Ja życzę Wam cudownego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kacper SMU, portal jogi. Hari Om, namaste, dziękuję, że jesteście.